Siema, słuchajcie, Tomek kupił słapa. Siema. Lucky Stara, siema. CB500 i ma problem z licznikiem. Słuchajcie, licznik to jest tego typu Kinol. To jest taki Chińczyk w okolicy, na AliExpress bez kwita, 130 zł, na Allegro około 240 z kwita. Tak. Z fakturą. I po prostu tak, możemy go przesuwać w różne strony z różnymi prędkościami, nie pokazuje nic. I teraz Oskar się tym zainteresował. I możemy pokazać, jak to ustawić, zobaczymy, czy nam się uda. Najpierw trzeba zacząć, no bo jak my tego nie montowaliśmy, to nie wiemy, jak jest. A skąd jest. Wiesz, jak to ustawić, powiedz. No instrukcji Tomek nie dostał, no bo swapa kupił gotowego. Tak. No i poszukałem tego licznika na AliExpress i można albo napisać do Chińczyka, a ja znalazłem w zdjęciach aukcji, jak była wiązka, jak łączyć i jak ustawiać to. Aha, no dobra. No, nawet sam wcześniej, zanim znalazłem jakby ten schemat i to wszystko, doszedłem, jak wejść w ustawienia, bo normalnie no to właśnie. Każdy myśli, że no, sobie przytrzymasz przycisk i wejdzie ci w ustawienia. Tu niestety przełącza się tylko, jak widać, z mil na kilometry. Na kilometry, a potem można przełączać te przebiegi i te pierdoły, nie? Nawet przypadkowo skasowałem Tomkowi licznik, więc te liczniki też nie są fajne pod tym względem, że są restartowalne. No. Bo takie firmowe liczniki, jak ja sobie wczoraj chciałem zamówić Koso, to tam nie ma możliwości zerowania go. Aha. A tu widzisz, coś podciskałem wcześniej i się wyzerował. I Tomek ma przebieg zerowy. No, ale na przykład trip, czyli dzienny, się nie skasował, a skasował się całkowicie. No to może pierw pokaż, jak w ogóle wejść w ustawienia tego licznika. Trzeba wyłączyć zapłon. Najpierw trzymamy przycisk i włączamy zapłon. I czekamy, trzymamy przyciśnięty. I on wchodzi teraz w ustawienie. I pierwsze co? E. To jest ilość magnesów na kole bądź na, tu jest na zębatce zamontowane i tu możesz pokazać. No. Czyli zapalę latarkę. Tomek ma jeden magnes, bo tu jest czujnik, tak. A magnes jest tu, o, tu wyszedł, to jest śruba namagnesowana. To, to wystająca. Aha. I Tomek ma tylko jedno, bo już odkręciłem ośką, jest tylko jeden. I w zależności ile tych magnesów? Tak, bo standardowo większość osób dwa montuje, na przykład na kole często. Nie wiem, od czego to zależy. Licznik ma w ustawieniach możliwość ustawienia od 1 do 4 magnesów. Nie wiem, po co to jest taka ilość, no ale po coś jest, tak? Ale jest. Nie wiem, może jak rozbudujesz wiązkę, to na każde koło można montować, to nie mam pojęcia. No i sobie wchodzimy, jeszcze raz. I teraz tak. Poczekaj chwilę, ustawię ostrość, poczekaj. No. E, no to mamy ilość tych magnesów. Tak. Przytrzymujemy, bo mamy 1. Potem wpisujemy obwód koła i przeskakujemy, tu widzisz, można zmieniać. I ustawiamy obwód. My ustaliliśmy, że Tomek, jeżeli dobrze zmierzyliśmy, ma... Jak to zmierzyć? No miarą dookoła. No ale jak? Obwód koła, tak? Tylne, ja to tak zrozumiałem, że no zobaczymy, wiesz, zmierzymy tylne, zmierzyliśmy już tylne, mamy obwód, no i ustawimy i sprawdzimy z GPS-em, jak jest realnie. Jeżeli będzie jeszcze przekłamywać, no to coś... Czyli trzeba... nasz obwód Tomka koła ile miał? 100? 1560, bo to w milimetrach, czyli 156 cm. 156 cm. No i teraz powinniśmy, tylko widzisz, to szybko znika, wychodzi z tego menu, musimy ustawić jeszcze raz. I teraz co trzeba pomnożyć to przez 10? Nie, razy to razy 10, no bo my mierzyliśmy centymetry, no to na milimetry, no to 10. Aha, dobra. Dobra, czyli magnes jest E1. I teraz ile ja mówiłem? 1560 chyba, nie? Tak. 1500. I dłużej przytrzymując przechodzimy do kolejnej liczby. 60. Dłużej przytrzymujesz, tak? Mhm. 0. Na 0, tak. Znowu, żeby zatwierdzić. O, i P to jest od 1 do 4 ilość cylindrów. To jest chyba do obrotomierza. Aha. No bo do 4 cylindrów maksymalnie do motocykli więcej nie ma. Dobra, nie? I przytrzymujemy i już powinno być. No i co, teraz jak mamy sprawdzić, czy działa? Powinniśmy go trochę przetoczyć albo zakręcić ośką. Wiesz, też kwestia, czy bez odpalenia da radę to sprawdzić, nie? Właśnie nie wiem. To co, mam pokręcić, zobaczymy. To ja coś podniosę, może go aż pokręć. Czekaj, ja zobaczę, czy licznik widać. Dobra, widać, no. Czekaj, teraz tam. Nie pokazuje nic.
No i to może być, jeszcze może być kwestia tego, że ten czujnik jest zabrudzony, bo on jest trochę... To jest, bo albo się przykleja magnes, albo jest namagnesowana śruba. I tu jest raczej namagnesowana śruba, bo to jest wklejone. To może spróbujemy ją trochę przemyć, bo to może być kwestia tego. Mamy akurat środek do czyszczenia na babajka przypadkiem. Tu jest, patrz. O, nie dojadę, więc kubę bym bąknął. Kuba. Tu. By się zapłakał. Widzisz, to jest całe w błocie. Masz szmatkę? Byśmy przetarli jeszcze tą śrubę. No szmatek to u mnie to jest... Tu jest. Gdzieś kurtka moja wisiała. Zakręć teraz. Dobra. Raz. Nic. Może trzeba go odpalić. No to odpalimy i podniosę, na luzie jest. Najpierw ssanie. Chyba bez ssania odpali. Nie, ale zaraz gasł zawsze. Chińskie gówno? No bo Tomek tak miał, że przy małych prędkościach on nie pokazywał, nie? No nie pokazywał, no. A przy dużych oszukiwał i to o dużo, 30 km na godzinę? No zaniżał, tak. No dlatego, że zaniżał, dlatego późno startował. No słuchaj, no to w każdym bądź razie... No zaraz wiemy... jeszcze pokombinujemy i coś dogramy. Jeszcze wpiszemy inną wartość może, trochę ją zwiększymy bądź zmniejszymy i... No i zobaczymy, nie? No powinien liczyć, nie? No bo no co? Tak. No bo Tomek ile? Przy od 10 na godzinę, to my tak koła szybko nie rozkręciliśmy, nie? Teraz. Czemu? No on tak pokazywał wtedy, nie? Aha. Wiesz, jeszcze może być jedna rzecz, że może jest jakiś kabel lipny i on tak wolno ten sygnał też przekazuje, zanim wiesz, on wyczuje, że on się już toczy, nie? Może no też możliwe. Tak być. Dlatego może ludzie montują dwa magnesy, żeby częściej był ten sygnał. Nie wiem, no pokombinujemy, zaraz zobaczymy jeszcze. A najwyżej Tomek przetestuje. No. W sobotę. Ale w każdym razie tak się tutaj robi ustawienia w tych licznikach chińskich. To co? Kombinujemy no, jeszcze? No zatrzymaj, zatrzymaj. Tak? No bo teraz... Dwa cylindry i zapisujemy. Na 1000. Na zobacz, a prędkość. O, patrz jak narosło, ty patrz. O ja. Dobra, ja już wiem o co chodzi. O co chodzi? On działa z... O, on nie mierzy tak małych prędkości jak 1 na godzinę, 2 i 3, dlatego jest opóźnienie przy ruszaniu, to co Tomek zauważył. Ale skalowanie było złe, bo on dopiero jak nabierze powiedzmy 10 na godzinę zaczyna poprawnie pokazywać, ale był źle wyskalowany, więc zaniża. Bo widzisz co się stało. Teraz... Koło chwilę mocniej dałem gazu i pokazało 90 na godzinę. Tak. Czyli trzeba wyskalować, wpiszemy tą wartość, co zmierzyliśmy i po prostu się trzeba przejechać i on ma opóźnienie w odczycie. I Tomek musi sprawdzić. Tak, musimy to sprawdzić. No dobra, okej. Okay. Czyli no ustawiamy. Wiemy o co chodzi. No i zaraz to jeszcze z ciekawości sprawdzimy i damy trochę gazu, żeby zobaczyć jak będzie dobra, pokazywał. Że dobra. Widziałeś jak narosło szybko? No szybko, no. No. Zostawimy tą kombi, będzie jeździł potem 30 na godzinę, bo będzie 160. Dobra, no to doszliśmy już do czegoś. Czyli 1560 wpisujemy. Tak, tak. Jeden na magnes. Na dwóch cylindrach, tak. Na jednym magnesie. Czyli 1500. Także obroty będzie miał teraz dobre... Miał dobre obroty. No teraz miał, tak. Znaczy oni dobrze to ustawili, bo to tak. Od początku było dobrze ustawione.
Tak, patrz. Rośnie poprawnie. Widziałeś? Super. No. Tylko to trzeba sprawdzić i wtedy, jeżeli będzie troszeczkę zaniżone, no to będziemy korygować te ilości tam po, na przykład po 30-20 oczek i będziemy sprawdzać, żeby do ideału to doprowadzić. Tak, okej. Okay. Najlepiej by było, jakbyś zorganizował uchwyt na telefon, żeby w kieszeni nie wyciągać, nie jechać z tym, tylko widzisz tu i tu naraz i nawet nagrać z GoPro, to wtedy... Mam uchwyt, to no, raptora masz, no. Albo jak będziemy się nudzić, to nawet możemy tylko na tej twojej prostej drodze mu to zrobić. No bo to wyjdzie od razu, ta droga twoja wystarczy. Lepiej na ulicy równo. No albo możemy wziąć żeby go tak, po prostu na 20 minut na przejażdżkę. Tak 5 km równą prędkością to, to możemy zrobić, go wziąć na przejażdżkę, jak jutro by było ładnie. Ja za tobą kładem czy samochodem i pojedziemy na Gniewkowo. Przepraszam, na, no tu na Gniewkowo. I prostą drogę utrzymujesz 80, patrzysz, a jest 75, no to zatrzymujemy się, korygujemy, jedziemy znowu i tak zrobimy 3 nawrotki ustawione. No tak jest. Już wiemy, co jest, nie? Wszystko wiadomo. Że Tomek, testy i jazda. Będzie dobrze. Znowu będziemy mieli Tomka kładem za wesoło. Tak, tak. To dzięki, Oskar. Gdzie nas? Nara.